Witajcie, kochani, witajcie. Kolejny dzień wiatrów, ostatni już. W nocy ma spaść. Cześć, piesku, cześć, śnieg. Tak. Mamy trochę słońca i bardzo dynamiczną pogodę. Tak, piesku, tak. Ciśnienie szaleje jak, 964. Bardzo ciężko jest. A tutaj, kochani, popatrzcie. Cisza i spokój przy domu, a na zewnątrz jest właśnie tak. Chciałam złapać dla was promyki słońca. Pani Iwo, pozdrawiam serdecznie. Za parę dni będzie słońce. Ojejku, tak te wiatry, tak, piesku. Tak. Idziemy z drugiej strony. Przechodzę przez kuchnię. Artur poszedł śmieci tak wynieść. Segregacja, tak, te plastiki, które przejeżdżają panowie. Cześć, chłopaku i dziewczyno. Cześć, w domku tak ciepło i przyjemnie. Tak. Bardzo, chłopaku, nie chowaj się tam. Idziemy z drugiej strony. O, tutaj Artur uprzątnął wczoraj wszystko. Wiatr musi do czasu, słupki powbijać porządne. Tak. Wszystko już pozabierał, jest czyściutko. I poszedł wynieść śmieci. Uch. Jeszcze wieje, tak. Sosna, kochana. Jak to Motuku powiedział, ona upadając w poprzek innych drzew, chroni nas przed upadkiem na nas, tych właśnie swoich braci, tak. Piękne spostrzeżenie to Motuku, dziękuję ci. Tak, jest zaporą, żeby inne drzewa na nas nie spadały. Marku, dziękuję ci za słowa o sośnie też. Nie miałam siły, dzisiaj spałam 10 godzin, tak. Cześć, Artur, cześć. I serduszko na wietrze, tak. Och. I jeszcze idziemy w górę. Zaskrzypiała sosna. Nie wiem, czy słyszeliście. Przed chwilą zaskrzypiały, tak, sosna o sosnę tą powalona. Ona jeszcze częściowo żyje. Spójrzcie, spróbujemy zbliżyć, tak. Ponieważ ona jest tylko złamana w połowie. Część jeszcze jej jest, ma soki. Soki puszczą i jeszcze będzie żyła, tak. Mam nadzieję, że jej nie wytną. O, słoneczko wychodzi. I ptaszki słyszymy. Och, jak fajnie ze słońcem. Ślicznie jest. Popatrzmy, kochani. O, słoneczko. O, cześć, promyku słońca. Cześć, wpadłeś. Dziękuję. Wpadłeś na chwilę. Mama śpi. Ledwo, dzisiaj ledwo, naprawdę mało sił. Umyliśmy mamę, zjadła aż na siłę. Prawie, że na śpiąco. Tak niskie ciśnienie jest atmosferyczne. O, popatrzmy na niebo niebieskie. Cześć, ptako, cześć. Na sosny. Za kilka dni już nie będzie wiatru, ale dało się we znaki. Tak, kilka osób zginęło. Tak, ptaku, tak. Chcę wam powiedzieć, tak patrząc na tą sosnę, wtedy już nie miałam siły, Marek. Potężny wiatr, tuż przed tymi wiatrami, tak, popełniła samobójstwo właścicielka piekarni, też tego chlewa, który kupowaliśmy od 10 lat, może więcej. Do domu nam przywozili mało, tak nie mogliśmy. O, potężny wiatr. Jak nie mogliśmy chlewa sami odbierać, tak przywozili nam do domu. Tak, pokój duszy pani Alicji, pomódlmy się. Tak popełniła samobójstwo. Potężne zmiany opłat, gazu, choroby w rodzinie, ona sama. To było dla niej bardzo ciężkie i córka powiedziała, że poszła do dentysty, wróciła i mama popełniła samobójstwo. Tak, kochani, dbajmy o siebie nawzajem, bądźmy czujni i niech pieniądze nie będą powodem,
Wczoraj było takie piękne czytanie Ewangelii o tym, żeby wspomagać się nawzajem i nie żądać, nie oczekiwać zwrotu długu. Żebyśmy nie byli jak te złamane sosny. Na wietrze życia. Marek, dziękuję Ci za te słowa. Przypomnienia, że nic nie powiedziałam, patrząc na sosny. Pokój duszy, Pani Alicji. Niech Bóg miłosierny okaże litość nad jej duszą. Nauczyła mnie piec chleb. Tak. Przez telefon uczyła mnie. Mistrzyni miała wielkie nagrody właśnie w pieczeniu zdrowego pieczywa na zakwasie żytnim. Idę dalej. Jeszcze na chwilę przeszłam tutaj. Spójrzmy na niebo, kochani. Piękne chmury, chmury dobrej pogody. Mam nadzieję. Wiatr duje, huczy. Piękne niebo. Już od dawna nie widzieliśmy niebieskiego nieba. Tak. Do następnego spotkania, kochani. Trzymajcie się zdrowo.